Zapewne każdy przeszedł już Cyberpunka po kilka razy, ale czy próbowaliście kiedyś przejść grę z ograniczonym budżetem, w dodatku jedynie pistoletem, którego każdy nabój kosztuje 1 dolara? Ja jestem Jaro i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. Zasady challenge'u są proste, na całą grę mam 25 tysięcy i ani euro dolara więcej. Powiecie pewnie, że to sporo i no macie rację, gdyby nie to, że Rogue zabierze nam tak po prostu 15 tysięcy dolarów, więc ilość dostępnych pocisków już na starcie zmniejsza się do zaledwie 10 tysięcy. Używać mogę jedynie pistoletu Plan B od Dexa, który zamiast ze zwykłej amunicji korzysta z zawartości mojego portfela. Oczywiście na starcie nie mam jak zdobyć planu B, bo Dexter Deshawn jeszcze żyje, ale gdy tylko będę mógł korzystać z ekwipunku, dodam go za pomocą konsoli Cyber Engine Twix, a później wymienię na oryginał ze złomowiska. Niekiedy mogę też korzystać z podduszenia przeciwnika, ale tylko w wyjątkowych przypadkach i raczej zalecane jest, abym każdego ściągał z pistoletu. Zaczniemy zatem od prologu korpa, żeby oszczędzić amunicję już na starcie. Będę grał na poziomie normalnym, żeby nie torturować się milionem ekranów wczytywania po przegranej. Jenkins kazał mi pozbyć się Abernathy i dał mi cały plik pieniędzy. Panie Jenkins, a dałoby się rozmienić to na 1 dolarówki, bo ja mam taki challenge i... No nic, poleciałem AV-ką do Lizzie's, tam spotkałem się z Jackiem, ale niestety ludzie Abernathy mnie namierzyli i zebrali wszystko, co miałem, więc musiałem zaczynać od zera. Na szczęście poprosiłem wszechmocnego boga Cyberpunka i na moje konto spłynęło równe 25 tysięcy dolarów, a w ekwipunku pojawił się plan B. Ruszyliśmy zatem z Jackiem wykonać zlecenie Sandry Dorset, weszliśmy niezauważeni. Pierwszego przeciwnika udało się ściągnąć po cichu, ale niestety nie jestem chyba za dobrym ninją, bo reszta mnie wykryła, przez co musiałem zmierzyć się z kilkoma kosiarzami i minibossem z LKM-em. Sandrę udało się przekazać w ręce Trauma Team i wszystko dobrze się skończyło. Niestety w drodze do domu zaatakowała nas ekipa kosiarzy, na którą znowu trzeba było zużyć trochę amunicji, ale końcowo dotarliśmy na miejsce, a Jackie ruszył na randkę z Misty. Na koniec dnia zadzwoniła do mnie T-Bug i powiedziała, że mogę odebrać jakiegoś demona od jej znajomej, więc zajmiemy się tym jutro. Nazajutrz spotkałem się z Jackiem i pojechaliśmy do Wiktora, który trochę wsparł mój challenge, dodając mi fajne ulepszenia, między innymi właśnie wskaźnik amunicji, który będziecie mogli śledzić w rogu ekranu, a następnie udałem się na spotkanie z Czarnym Chrystusem Afterlife. Opowiedział mi o kolejnych punktach zlecenia, a gdy wysiadłem, udałem się do wspomnianego wcześniej sklepu. Odebrałem demona, bo w zasadzie w tym challenge'u nie mogę używać żadnej broni, która zadaje damage poza planem B, więc zwykłe haki kontroli są jak najbardziej dozwolone. Udałem się więc na spotkanie z Meredith Stout, wyciągnąłem o niej chip z wirusem i dałem go później Royce'owi. Oczywiście powiedziałem mu o wirusie, żeby nie musieć od razu użerać się z Maelstromem. Tak czy inaczej musiałem przebrnąć przez wszystkie oddziały Militechu atakujące All Foods. Pomagam wam, pomagam sobie. Jak za... Powiedz, no, jeszcze raz. Potwierdzam trafienie! Szósta! Wróg przed nami strzelił. Dostał! Kole... Szukajcie, szukajcie, szukajcie! Kurwa, szmata! Jest... Kurwa! Teraz się wkurwiłem! Trochę amunicji na nich poszło, ale mus to mus. Spotkanie z Evelyn również przebiegło pomyślnie, razem z Judy pokazała mi Braindance con Peggy Plaza. Weź to, ja się na to nie pisałem. Później pojechałem od razu na spotkanie z Dexem w loży, żeby nie kusiły mnie jakieś skanery NCPD, gdzie mógłbym zmarnować jakąkolwiek kasę. Pogadałem z Dexem 30% stawki, której i tak nie użyję, bo nie mogę, a po drugie i takiej przecież nie dostanę. Pojechałem zatem z Jackiem do Konpeki Plaza, gdzie musiałem niestety zostawić broń i oznaczało to, że nie będę mógł z niej korzystać przez całe... Wow! To jest coś... W apartamencie Yorinobu zabraliśmy relik, popatrzyliśmy jak cesarz jest duszony przez własnego syna i skoczyliśmy w przepaść, a następnie wreszcie nadarzyła się okazja do wydania trochę kasy. Uwaga!
Przeciwników było sporo i sporo też poszło na boi, więc będę musiał następnym razem trochę oszczędzać. W drodze powrotnej zestrzeliłem jeszcze kilka dronów i pożegnałem się z Jackiem, który był ze mną od początku tego challenge'u. On jedyny we mnie wierzył. Nie zawiodę, przyjacielu. Później pogadałem z Dexem, dostałem bombę od ochroniarza i kulkę w głowę od Deshona. W sekcji Johnego nie dało się w żaden sposób odmienić pistoletu, więc uznajmy, że ta sekwencja się nie liczy. Gdy już wydostałem się spod sterty śmieci, Takemura mnie wyręczył i pozbył się Dexa, więc po pościgu z zabójcami Arasaki i pierwszym spotkaniu z Johnem Silverhandem udałem się na Badlandy, aby zabrać nieboszczykowi jego broń. Teraz miałem już oryginalny plan B, więc mogłem wyrzucić ten zespawnowany konsolą. Przed pogadaniem z Takemurą zebrałem kilka drzask z punktami perków i dodałem je od razu do buildu pod pistolety. Poszukiwanie rozwiązań pozbycia się relika zacząłem od udania się do Rogue w Afterlife, gdzie spotkałem pierwszy raz Panam. Fixerka tak o zabrała mi 60% mojej amunicji i kazała dogadać się z nomadką. Chwilę pogadaliśmy zatem z Panam i udaliśmy się na stację, gdzie zastawiliśmy pułapkę na Rafenów. Niestety rozwiązanie tej misji po cichu nie za bardzo mi wyszło, więc nie obyło się bez strzelaniny. Potem kolejny przystanek mieliśmy w kryjówce Rafenów, gdzie było trochę trudniej, ale końcowo nasz odpuścił i udał się na drzemkę. Taki sen zimowy. Po piwie z Panam i nocą w hotelu przesterowaliśmy jakąś elektrownię, Johnny wypowiedział się na mój temat. Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego k***a. Zestrzeliliśmy AV-kę Kang Tao, a Panam poprawiła jeszcze naprowadzaną rakietą. Niestety Michi i Scorpion nie ogarnęli za bardzo, co się dzieje i musieliśmy ich ratować. Ci przeciwnicy nie byli specjalnie ciężcy, ale trzeba było wyłączyć wieżyczkę, no i pozbyć się drona i kilku robotów. Całe szczęście udało mi się wyciągnąć informację od strażnika Kang Tao i udaliśmy się z Panam prosto na stację benzynową, gdzie przetrzymywali Hellmana, bo gdybym nie wyciągnął tych informacji, to czekałaby nas kolejna sekwencja ze strzelaniem, na której zmarnowałbym kolejną kasę. To miejsce jest chyba jednym z najbardziej znienawidzonych przeze mnie miejsc i ogólnie sekwencji w całej grze. Więcej na ten temat mówiłem w tym filmie, gdzie oceniałem wszystkie zadania głównego wątku, więc polecam sprawdzić później. Kasa leciała tutaj jak szalona, pocisk za pociskiem, moneta za monetą, ale wreszcie udało się dotrzeć do twórcy relika i zaciągnąć go do hotelu. Konstruktor odmawiał współpracy, więc miałem ochotę obdarować go kulką w głowę, ale jednak go oszczędziłem, bo uznałem, że nie jest wart ani jednego dolara. Kolejny trop prowadził do chmur, gdzie musiałem 10 razy zastanowić się, kim jest Angel, a kim Sky, żeby aby na pewno dobrze wybrać. Musiałem złożyć w depozycję swój pistolet, więc na moment wróciłem do konsolowego odpowiednika, który jednak był na nieco niższym poziomie, więc przemęczyłem się przez wszystkich przeciwników niemiłosiernie. Było ich też mega dużo w tym miejscu i na każdego musiałem zużyć po kilka dolarów, a portfel chudł w oczach. Na szczęście po pokonaniu ich mogłem odpocząć, rozmawiając z lalką Sky. Ja się chyba zabiję. Pogadałem z Woodmanem i dowiedziałem się, że w sprawę zamieszany jest Fingers, dlatego gdy znalazłem się na miejscu, potraktowałem go z pięści, bo chwilę przedtem zmarnowałem kilka dolarów na ziomeczków, którzy nie chcieli mnie przepuścić. Po obejrzeniu Braindance'u Ćmy, trop poprowadził mnie do tego najgorszego magazynu na świecie, który jest dla mnie najnudniejszą misją w całej grze. Milion korytarzy, milion przeciwników i milion wyrzuconych w błoto dolarów. Na szczęście znaleźliśmy Evelyn i zawieźliśmy ją z Judy do domu, gdzie na pewno będzie bezpieczna i nic złego jej się nie stanie. Kolejne Braindance'y wskazywały na Voodoo Boys. Czy ktoś może zrobić coś z tymi Braindance'ami, żeby były choć trochę ciekawsze?
Mniejsza z tym, po spotkaniu z Placidem udałem się do Grand Imperial Mall pozbyć się animalsów i pierwszego pełnoprawnego bossa, jakim była Sasquatch, z którą dobrą chwilę się pomęczyłem, próbując zniszczyć jej akumulator na plecach. Całe szczęście nie udało jej się schakować mnie do końca i mogłem w spokoju pogadać z agentem Netwatchu, który przekonał mnie swoimi argumentami i usunął wirusa Voodoo Boy z chipu, ale jak się okazało po kolejnej sekwencji Johnego, grał na mojego chipa swój wirus, który zaoszczędził mi sporą ilość dolarów. Niestety tak czy inaczej trzeba było zająć się Placidem, więc saldo portfela znowu zmniejszyło się o kolejne cyfry. W międzyczasie Johnny coraz bardziej dawał się we znaki, a V miał coraz mniej czasu, ale co tam kwestia życia, kiedy do wygrania ma się challenge, który obiecałeś Jackiemu. Zadzwonił do mnie też Takemura, zatem udałem się na spotkanie z Odą, z którego totalnie nic nie wynikło, ale chociaż próbowaliśmy, nie? Złamaliśmy zatem zabezpieczenia monitoringu na terenie parady i udaliśmy się do Arasaka Industrial Park, gdzie Korpowi wykorzystał swoje zdolności negocjacyjne i przekonał strażnika, żeby go wpuścił na teren magazynu. Niestety z chwilą wgrania wirusa wszyscy strażnicy Arasaki rzucili się na mnie i nie było innego wyjścia niż się ich pozbyć. Niestety zapomniałem o tym, żeby być tutaj cicho już po tej misji. Gdy zaczęła się parada, pierwszych snajperów zdjąłem po cichu, ale później było to już niemożliwe, więc ruch poszła kasa. Przekupywałem strażników dolarami i zaskakująco łatwo ustępowali. Odwołuję, trzymaj. Na koniec czekała mnie jeszcze walka z bossem tej sekwencji, czyli z Odą, który nie jest łatwym przeciwnikiem, o ile nie zablokuje się w jakiejś ścianie, ale w tym przypadku nic takiego nie miało miejsca. Musiałem trochę się nabiegać, żeby nie dostać cięcia Mantis Blade'ami. Oszczędziłem Odę, bo Takemura tak ładnie prosił, że no nie mogłem się oprzeć. Po ucieczce z miejsca parady pobiegłem do mieszkania 303 i porozmawiałem chwilę z Hanako. Niestety na imprezę wpadli żołnierze Arasaki i znów wyciągnęli ode mnie trochę pieniędzy. Mimo zaleceń Silverhanda poszedłem uratować Takemurę, co znowu kosztowało mnie kilkadziesiąt dolarów, których miałem zdecydowanie mniej niż bym chciał. W ramach urozmaicenia zająłem się jeszcze kilkoma questami Johnego, wymieniłem kilka dolarów na Porsche 911 Silverhanda i udałem się z nim na pola naftowe, gdzie znajdował się jego grób. Bardzo polubiłem się z Johnem, dlatego powiedziałem mu, że totalnie spieprzył naszą relację i jest skończonym dziadem i łaskawie dałem mu drugą szansę. Później pojechałem jeszcze z Rogue do kina, czysto tak dla Johnego. Potem udałem się już do Embers na spotkanie z Hanako, z którego nie wyszedłem o własnych siłach. Victor poskładał mnie do kupy i chwilę później znalazłem się już na dachu budynku. Wyżaliliśmy się sobie nawzajem i tak siedzieliśmy sobie w ciszy. Chciałem początkowo wybrać sekretne zakończenie, ale z 19 poziomem i pistoletem, który ma ledwo 300 obrażeń, nie wchodziło to totalnie w grę. Dlatego postanowiłem zaufać Johnemu i wykonać ten ostatni skok wspólnie z Rogue. Po omówieniu planu weszliśmy do AV-ki. Nie obyło się bez turbulencji wywołanych trafieniem pojazdu przez rakiety, ale finalnie po wyskoku wylądowaliśmy w wieży Arasaki. Tak szczerze to chyba na początku nie doceniłem swoich umiejętności, bo wziąłem ten poziom normalny i dlatego zostało mi aż 2000 pocisków do wykorzystania. Dlatego też jeszcze przed rozpoczęciem tego zakończenia przełączyłem poziom trudności na wysoki, ale i tak za wiele to nie zmieniło, bo oddziały Arasaki padały jak muchy, tym bardziej z pomocą Rogue i Waylanda. Przebiliśmy się na niższe poziomy z pomocą retrokinetyków i dostaliśmy się do miejsca, gdzie wpiąłem alt. Od tego momentu było już z górki, bo netrunnerka AI wypaliła każdego, kto stanął nam na drodze.
Waylandowi się ewidentnie tutaj nie śpieszyło, ale wreszcie dotarłem do ostatniej bramy przed Mikoshi, gdzie dopadł nas Adam Smasher. Cyborg zrobił sobie z rąk wisiorek, a ja z Waylandem zajęliśmy się zarówno snajperami, jak i Smasherem. Jedynym wyzwaniem w tym momencie były tylko rakiety, bo było ich mega dużo, ale finalnie przebrnąłem przez wszystkie fazy walki i Adam Smasher padł na kolana. Finalnie zostało mi prawie 1400 pocisków w planie B, z czego jeden ostatni zużyłem na ozdobienie czoła Smashera. Resztkami sił podpiłem się do Mikoshi i obudziłem się już jako legenda Afterlife. To dla Ciebie, Jackie. Za spotkanie!